Szanowni Państwo, po długiej przerwie witamy na 23. spotkaniu z cyklu Hortus Deliciarum, organizowanym przez Iwonę Krawczyk i mnie, czyli Annę Ledzińską, jako reprezentantki pracowni łaciny średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN. Dzisiejsze wystąpienie dotyczyć będzie fragmentologii i nosi tytuł Biblioteka we fragmentach wokół rekonstrukcji kolekcji rękopisów kapituły katedralnej w Chartres. Ten wykład wygłosi dla Państwa dr Joanna Frońska z IRHT, którą witam serdecznie i dziękuję, że zgodziła się przyjąć nasze zaproszenie, wspomagana przez Iwonę Krawczyk. Iwona Krawczyk pod kierunkiem Joanny Frońskiej odbywała staż w Paryżu, który dotyczył właśnie rekonstrukcji tej biblioteki we fragmentach i dlatego poproszę teraz Iwonę, żeby zabrała głos i przedstawiła sylwetkę naszej prelegentki. Bardzo dziękuję. Z wielką przyjemnością zapowiem naszą dzisiejszą prelegentkę, którą jest dr Joanna Frońska, historyczka sztuki i specjalistka w dziedzinie książki rękopiśmiennej, znakomita badaczka, ekspertka w zakresie identyfikacji i datacji rękopisów średniowiecznych. Joanna obroniła doktorat międzynarodowy na umowach Cotutel na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie w Poitiers. Doktorat dotyczył funkcji wykorzystania obrazów w rękopisach prawnych. Od 2014 roku Joanna jest członkiem sekcji rękopisów iluminowanych w Instytucie Recherche et Histoire des Textes w Paryżu, gdzie jest odpowiedzialna za przygotowanie katalogu Iniciale, katalogu rękopisów iluminowanych przechowywanych we francuskich bibliotekach publicznych. Jej zainteresowania badawcze i publikacje dotyczą produkcji średniowiecznych rękopisów prawniczych, ikonografii prawnej i politycznej oraz historii kolekcji rękopisów średniowiecznych. Pracuje teraz nad rekonstrukcją Biblioteki Kapitulnej w Chartres i przygotowuje edycję dawnych inwentarzy rękopisów w jej zbiorach. Tak jak wspomniała Ania, w ubiegłym roku miałam przyjemność i zaszczyt pracować z Joanną, która była opiekunką mojego stażu realizowanego w ramach programu Erasmus+. Staż ten dotyczył właśnie zbiorów z Chartres i dlatego dzisiaj będę miała też okazję pokazać Państwu pewne efekty tej naszej współpracy, za co bardzo dziękuję. I już oddaję głos naszej prelegentce, która opowie o historii Biblioteki w Chartres i identyfikacji i rekonstrukcji zbiorów. Dziękuję bardzo za to prowadzenie i przede wszystkim za zaproszenie do wzięcia udziału w tym seminarium. Bardzo się cieszę, że będę mogła opowiedzieć Państwu o naszym projekcie rekonstrukcji Biblioteki w Chartres. 26 maja 1944 roku Biblioteka Miejska w Chartres, mieszcząca się tymczasowo w ratuszu, została zupełnie przypadkowo zbombardowana przez bardzo młodego amerykańskiego pilota. Część z ponad 500 średniowiecznych manuskryptów zginęła w pożarze. Część z nich przetrwała w stanie dość fragmentarycznym. Niektóre są lepiej zachowane, niektóre gorzej. W związku z tym dostępność rękopisów i ich przydatność do badań naukowych jest dość powszechnie uznawana za w najlepszym razie ograniczoną. Rękopisy z Chartres są więc rzadko cytowane jako źródła w transmisji tekstów czy jako przykłady produkcji rękopiśmiennej. I nawet ich rola w badaniach nad historią intelektualną jest dość powierzchowna. Zniszczone rękopisy pochodziły przede wszystkim z dwóch bibliotek w Chartres. Z biblioteki katedry, z biblioteki kapitulnej, która niegdyś słynęła z swoich 11 i 12 wiecznych szkół oraz z opactwa benedyktyńskiego Saint-Père-en-Valais, czyli opactwa świętego Piotra, które było szczególnie bogate w dzieła patrystyczne zachowane w rękopisach z IX i X wieku. Ich utrata jest bardzo boleśnie obecna w powojennej historiografii Chartres. Ale czy wszystkie rękopisy
rzeczywiście zostały stracone dla nauki i nie nadają się do użytku. W dzisiejszym moim referacie chciałabym pokazać, w jaki sposób wieloletni projekt prowadzony w Instytut de Recherche d'Histoire des Textes i mający na celu rekonstrukcję, digitalizację i badanie zniszczonych rękopisów powoli przywraca je środowisku naukowemu. Najpierw krótko chciałabym przedstawić historię i cele projektu, aby zaprezentować naszą metodologię, nasze metody badawcze, chciałabym się skupić na jednym konkretnym przypadku, na nowo zidentyfikowanym rękopisie, który Jan Salisbury, biskup Chartres, podarował bibliotece katedralnej. A prace ratunkowe nad rękopisami w Chartres rozpoczęły się bardzo szybko, zaraz po katastrofie. Spalone rękopisy zostały natychmiast przewiezione do Paryża i poddane zabiegom konserwatorskim w Bibliothèque Nationale w Paryżu, gdzie starano się przede wszystkim oddzielić poszczególne karty rękopisów, zanurzając je w formalinie, następnie je suszono i wyrównywano. Kiedy rękopisy powróciły do Chartres w 1948 roku, lokalni badacze zajęli się bardzo szybko ich identyfikacją. Przede wszystkim pracę tę podjął Maurice Juslin, historyk i archiwista Departamentu Eure-et-Loir oraz Yves Delaporte, kanonik kapituły, ale przede wszystkim autor katalogu, bardzo dobrego katalogu rękopisów eliminowanych oraz badań nad rękopisami liturgicznymi z Chartres. Tym badaczom udało się rozpoznać 164 rękopisy, w tym 44 w dość dobrym stanie. Obaj badacze znali kolekcję z pierwszej ręki, ale również pomocą im był tom katalogu, katalog general, katalogu rękopisów Biblioteki Publicznej w Chartres, który został przygotowany pod kierunkiem Henri Aumont w 1890 roku. Jest to jeden z najlepszych katalogów serii katalog general, który do dziś pozostaje naszym głównym źródłem informacji dotyczących rękopisów. Setki tysięcy pozostałych fragmentów niezidentyfikowanych zostały umieszczone w blisko 400 pakietach, takich kopertach szarych, które tu Państwo widzicie w szafie. Stanowiły one zasadnicze wyzwanie dla wszystkich badaczy, którzy kiedykolwiek wybrali się do Chartres, aby odnaleźć zaginione rękopisy. W 2005 roku, kiedy Dominique Poirel z Iracheté rozpoczął projekt rekonstrukcji spalonej biblioteki w Chartres, pomysł nie był całkiem nowy. Dominique rozpoczął pierwsze badania, inspekcje zbiorów już w latach 80., ale dopiero właściwie w latach 2000 postęp techniczny, a zwłaszcza rozwój fotografii cyfrowej umożliwił realizację projektu. Choć mówiąc o badaniach nad rękopisami z Chartres, raczej należy mówić o pewnym długofalowym programie niż o projekcie, ponieważ ten program składa się z wielu krótkich, czasowych projektów, które są finansowane lub nie, które polegają na często punktowej współpracy z rozmaitymi instytucjami oraz naukowcami. Obecnie ciągłość tego projektu zapewniam ja wraz z moją koleżanką Klaudią Rabe. Jednym z rezultatów naszej pracy jest strona internetowa, na której umieszczamy opisy rękopisów, ale na której również umieszczamy obszerną bibliografię dotyczącą każdego rękopisu, która jest cały czas aktualizowana. Od początku głównym celem naszych prac była konserwacja i rekonstrukcja spalonych rękopisów, tak by mogły one zostać na nowo udostępnione społeczności badawczej. W związku z tym
oprócz szeregu prac digitalizacyjnych testowaliśmy metody mające na celu poprawę czytelności rękopisu. Najpierw przetestowano relaksację fragmentów pergaminu w Centrum Konserwacji Bibliothèque Nationale w Bussy-Saint-Georges. I tutaj poszczególne karty umieszczano w nawilżaczu, czyszczono, następnie utrzymywano w stanie rozciągniętym i suszono w ten sposób, aby móc je następnie zdigitalizować i umieścić w specjalnych pudełkach. Jednak nie wszystkie karty, tak jak ta, którą tu Państwo widzicie, były jedyne zagięte. Jeżeli było to tylko zagięcie, dość łatwo było taką kartę wyprostować. Natomiast pod wpływem ciepła niektóre karty uległy deformacji. I aby uzyskać powiedzmy wyprostowaną powierzchnię, należało dokonać nacięć, często tak jak tutaj Państwo widzicie na tym slajdzie, które jednak po dyskusjach zostały uznane za nieakceptowalne, niedopuszczalne i ten projekt został zatrzymany. Jedynie 22 rękopisy zostały poddane tym pracom restauracyjnym. W 2017 roku podjęliśmy współpracę z Centre de Recherche sur la Conservation. Podczas tego projektu pilotażowego zastosowaliśmy rozmaite techniki fotograficzne na wybranych dokumentach, które były reprezentatywne dla różnego rodzaju zniszczeń. I tutaj możecie Państwo zobaczyć fotografię w świetle UV, która tak naprawdę dała jedno z najlepszych rezultatów, która pozwala odczytać tekst właściwie niewidoczny na zniszczonej karcie rękopisu. Wreszcie w ubiegłym roku Melania Zanetti z Uniwersytetu w Padwie opracowała roztwór nanocelulozy i nanopolimeru w celu konsolidacji spalonych brzegów rękopisów papierowych, obecnie zbyt delikatnych, aby nawet można było je manipulować i przygotować do digitalizacji. Podstawowa część naszej działalności koncentruje się jednak na identyfikacji rękopisów. Po ponad 15 latach prac w Chartres oraz właściwie niezliczonych godzinach spędzonych przed ekranem komputerów udało nam się praktycznie podwoić liczbę zidentyfikowanych rękopisów. Obecnie jest to około 320 rękopisów zidentyfikowanych. Jeżeli dodamy niektóre identyfikacje hipotetyczne, ta liczba się nieco zwiększy. Aby lepiej zobrazować zakres naszej pracy, mogę przytoczyć kilka liczb. Na przykład dwutomowy rejestr obrad kapituły katedralnej w Chartres został odnaleziony w 21 pakietach. Dwa rękopisy z X wieku wyznania świętego Augustyna i komentarz Haimo do listów do Rzymian na przykład zostały odnalezione w 10 paczkach. Wiele rękopisów było rozproszonych od 4 do 8 paczek, więc tak naprawdę za każdym razem trzeba było rozpoczynać układankę i tak naprawdę te prace były możliwe tylko dzięki fotografii cyfrowej, dzięki naszym zdjęciom i tej digitalizacji postępującej. Właściwie prawie wszystkie rękopisy, które się zachowały, fragmenty, które się zachowały, są obecnie dostępne na stronie Bibliothèque Virtuelle des Manuscrits Médiévaux. Albo już jako zidentyfikowane rękopisy opatrzone sygnaturą, albo jeszcze niektóre jako pod tą nazwą LIAS, właśnie ten, chodzi tutaj o ten pakiet, tą kopertę, w której znajdują się fragmenty niezidentyfikowane. I w tej chwili chyba jeszcze zostało nam około 20 może rękopisów LIAS, które nie zostały opublikowane, które są w trakcie obróbki cyfrowej przez naszą fotograf. Część jest jeszcze w trakcie identyfikacji.
Nie mamy być może tej samej wiedzy na temat rękopisów z szart, którą mieli nasi poprzednicy, ale obecnie mamy internet oraz elektroniczne wydania z możliwością wyszukiwania automatycznego. Tekst zachowany nawet w bardzo małych fragmentach może przy odrobinie szczęścia zostać dziś łatwo zweryfikowany, zidentyfikowany. Jednak droga od identyfikacji tekstu do identyfikacji rękopisu jest prosta tylko wtedy, gdy dany tekst zachował się tylko w jednym rękopisie. Natomiast jeżeli nie, konieczne jest sięgnięcie do starszej literatury, aby zrekonstruować stan wiedzy o danym rękopisie sprzed 1944 roku. I pomocne tutaj mogą być wszystkie aspekty opisów kodykologicznych. Na przykład ten rękopis zawierający etymologię Izydora z Sewilli mógł zostać zidentyfikowany z rękopisem 68, a nie z rękopisem 16, dzięki pozostałościom inicjałów wykonanych czarnym atramentem i ozdobionych tym plecionkowym ornamentem oraz fragmentów diagramów pokrewieństwa i powinowactwa, gdyż obie te cechy zostały, te elementy zostały opisane w katalogu rękopisów iluminowanych Iwa de la Porte. Decydujące znaczenie w procesie identyfikacji może mieć również datowanie, format lub pismo rękopisu. Kilka pakietów zawierało fragmenty komentarza do księgi Daniela autorstwa Hieronima, który wydawał nam się dość stary, z IX, może X wieku. Według katalogu ten tekst znajdował się w aż czterech rękopisach, ale tylko jeden z nich, rękopis 111, został skopiowany nie w formacie dwukolumnowym, ale w formie długich linii. Co więcej, jego bardziej szczegółowy opis w Survey of Manuscripts Written in Tour Randa pozwolił mi podjąć próbę rekonstrukcji jego formatu. Górne i wewnętrzne marginesy tego rękopisu zostały nadpalone, a karty zmniejszyły się z 23 do około 12 cm, ale zmniejszyły się w sposób bardzo regularny, dzięki czemu mogłam odtworzyć w skali niemal 2:1 kształt oryginalnej strony i nawet jej liniowanie. Przeanalizowałam też pismo i znalazłam charakterystyczne skróty odnotowane przez Randa w jego opisie rękopisu i wtedy mogłam już być pewna, że mam do czynienia właśnie z tym rękopisem 111, a nie którymś z pozostałych, które zawierały ten sam tekst. Kolejną ważną pomocą w identyfikacji rękopisów są oczywiście reprodukcje archiwalne. Niestety tylko kilka rękopisów zostało zmikrofilmowanych przed II wojną światową. Jeszcze nawet podjęło próbę mikrofilmowania rękopisów szat w latach 30., ale niestety wszystkie te zdjęcia były niedobrej jakości, zostały niestety wyrzucone. Tutaj pokazuję Państwu przykład właśnie takiego starego mikrofilmu z lat 30. Słynnego rękopisu zawierającego heptateukon Teodoryka z Chartres. Rękopisu, który zawierał zbiór tekstów do nauczania sztuk wyzwolonych, którego fragmenty udało nam się znaleźć. Yves de la Porte wykonał fotografię niektórych rękopisów iluminowanych do swojego katalogu i tutaj na przykład reprodukcja mszału na użytek kaplicy Trzech Marii fundowanej przez Karola V pomogła mi zidentyfikować odnaleziony fragment z ukrzyżowaniem. Seria reprodukcji Digestum Infortiatum odnalezionych przez Claudię Rabel w archiwum departamentalnym natomiast pozwoliła mi nie tylko zidentyfikować rękopis, ale także zbadać jego iluminacje, które przypisane zostały artyście z Avignonu znanemu jako mistrz Liber Visionis Ezechielis, który pracował dla kurii papieskiej
pierwszym dwudziestoleciu XIV wieku. Wreszcie fotografie wykonane przez amerykańskiego badacza Lorena Carolina McKinney podczas jego podróży do Francji pod koniec lat 30. XX wieku dostarczają nam niezwykle cennych informacji wizualnych na temat rękopisów medycznych, które często zawierają teksty niewydane do tej pory, a więc bardzo trudne do zidentyfikowania, jak ten, który tu Państwu pokazuję. Po zidentyfikowaniu rękopisu kolejnym etapem prac jest uporządkowanie jego kart, które jest oczywiście dziś bardzo ułatwione dzięki edycjom elektronicznym, ale niemniej jest to praca niezwykle żmudna i benedyktyńska. I tutaj właśnie niezwykłej pomocy udzieliła nam Iwona w czasie jej stażu w Paryżu, która ułożyła w kolejności trzy rękopisy. I teraz Iwona opowie Państwu o swojej pracy i przedstawi pewne założenia i metody układania rękopisu w kolejności. Tak jak wspomniała Asia, ja podczas stażu miałam możliwość współpracy zarówno z Joanną, jak i z Claudią Rabel nad rękopisami z Chartres. Moim głównym zadaniem było przygotowanie cyfrowej edycji jednego z inwentarzy rękopisów z Chartres, ale brałam też udział w pracach rekonstrukcyjnych. Podczas wyjazdów do biblioteki w Chartres moim zadaniem było na przykład segregowanie materiału i wyszukiwanie fragmentów, które niedawno zostały zidentyfikowane przez Joannę i Klaudię jako fragmenty konkretnych rękopisów. I nie ukrywam, że ta praca była dla mnie źródłem wielkiej radości i niesamowitych emocji. Głównie jednak zajmowałam się rekonstrukcją fragmentów i ustaleniem prawidłowego porządku elementów już przypisanych do konkretnych rękopisów. Były to głównie rękopisy Chartres 61 i 160 i właśnie o pracy nad tymi rękopisami chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć dwa słowa. Realizując te zadania korzystałam z materiałów opublikowanych na stronie biblioteki, ponieważ wszystkie ocalałe fragmenty zostały sfotografowane, ponumerowane. Każdy fragment ma dwa zdjęcia odpowiadające stronie recto i stronie verso. Przy numerach pojawiają się odpowiednio literki A i B odpowiadające tym stronom, ale w żadnym razie nie można uznać, że A zawsze będzie oznaczało stronę recto albo zawsze będzie odnosiło się wyłącznie do strony verso. To jest po prostu numeracja i oznaczenia wprowadzone na etapie fotografowania fragmentów. Przy rekonstrukcji rękopisu i ustalaniu prawidłowej kolejności fragmentu bierzemy pod uwagę dwa czynniki, kształt elementów oraz kluczowym jest oczywiście zapisany tekst. Dlatego praca z wersją cyfrową, chociaż dostarcza innych wrażeń, jest bardzo efektywna, ponieważ dostarcza nam narzędzi, które pozwalają na przykład na zastosowanie rozmaitych filtrów, a te pozwalają przyjrzeć się lepiej danemu fragmentowi, przyjrzeć się samemu tekstowi. Pozwalają te narzędzia również na powiększenie fragmentu i powiększenie tekstu, co umożliwia, a może bezpieczniej jest powiedzieć, sprzyja odczytaniu tekstu. Pojedyncze odczytane wyrazy, zdania, czy nawet dłuższe partie tekstu danego dzieła trudno byłoby jednak ułożyć w odpowiedniej kolejności, gdyby z pomocą nie przyszły nam właśnie edycje, o których wspominała Asia. W nich możemy dany odczytany fragment zlokalizować. Aby jednak korzystać z pomocy takiego wydania, musimy odcyfrować przynajmniej część tekstu. A odczyt jest utrudniony z różnych powodów. No oczywiście na te fragmenty ocalałe zadziałały głównie ogień i woda służąca do gaszenia pożaru, więc fragmenty są różnych rozmiarów, mają nieregularne kształty, są odbarwione, zdeformowane i zdeformowany jest zarówno sam pergamin, jak i zapisany tekst. Często wydaje się, że tekst jest widoczny na przykład na tych obrazkach i już wydaje nam się, że odczytamy i wyłuskamy z tych fragmentów bardzo dużo tekstu, ponieważ tutaj widzimy zarys liter, widzimy laseczki, widzimy brzuszki liter, ale okazuje się, że przebicie tekstu z drugiej strony uniemożliwia tak naprawdę odczyt tekstu po obu stronach danego fragmentu. Aby taki odczyt był wartościowy i pomógł w porządkowaniu fragmentów, musi on być odpowiednio długi albo wystarczająco charakterystyczny, nietypowy.
Podczas tej pracy zdarzało mi się, że byłam w stanie odczytać wyłącznie jakieś fragmenty wyrazów, najczęściej pochodzące ze środkowej części, które były bardzo wieloznaczne, ale bardzo dobrze radziłam sobie z odczytem zaimków i przyimków, które, jak mogą się Państwo domyślać, absolutnie nie były przydatne ani w identyfikacji tekstu, ani w przeszukiwaniu edycji. Zdarzało się też, że po odczytaniu jakiegoś konkretnego jednego słowa i odcyfrowaniu jakichś fragmentów z sąsiednich linii, przy przeszukiwaniu edycji dokonywałam obliczeń i sprawdzałam, w jakim odstępie od danego odczytanego słowa mogą znaleźć się te fragmenty, te wyrazy, które dopiero należy zrekonstruować. I właśnie to chciałam pokazać na slajdzie i na tych dwóch obrazkach. Na pierwszym obrazku udało mi się odczytać słowo intelligendum, a na drugim obrazku udało się zrekonstruować dwa słowa i na tej podstawie ustaliłam konkretny fragment tekstu. Zdarzają się również fragmenty, na których tekst jest niemal całkowicie niewidoczny. To już będzie kolejny slajd. Tutaj po przeanalizowaniu całego tego fragmentu udało mi się wyszukać i na szczęście odczytać jedno jedyne słowo, turbulenta, które na szczęście było rzadkie, występowało w tekście, w edycji, to jest tekst De Urinis, Teofilusa. Występowało tylko raz i udało się ustalić, z jakiej części tekstu dany fragment pochodzi, gdzie go umiejscowić wśród pozostałych zachowanych kawałków. I teraz chciałabym jeszcze pokazać Państwu, jaki efekt przynosi właśnie taka skrupulatna, ale i żmudna praca nad odczytywaniem tekstu z fragmentów, czasami bardzo małych, kilkucentymetrowych. Na tym slajdzie widzimy dwa fragmenty rękopisu Chart 61 z IX wieku, zawierającego tekst Institutio Canonicorum Acquis Granensis. Tutaj zaznaczyłam numerację, jak Państwo widzicie, te zdjęcia nie zostały umieszczone obok siebie. To są odpowiednio zdjęcia numerowane 5 i 12 A i B. Okay. Dopiero po odczytaniu tekstu okazało się, co widzimy na następnym slajdzie, że te dwa fragmenty po odpowiedniej zmianie rozmiarów obrazków niemal idealnie do siebie pasują i tekst możemy nie tyle zrekonstruować, co po prostu go odczytać. Na kolejnym slajdzie widzimy zrekonstruowany fragment innej strony z tego samego rękopisu Chart 61. Nasza układanka składa się tym razem z trzech elementów. Jak Państwo widzicie, jest to rekonstruowany recto. Tekst zapisany jest w dwóch kolumnach. Fragmenty w górnej części niemal idealnie do siebie przylegają. Kolejny slajd dotyczy rekonstrukcji strony z rękopisu Chartres 160, datowanego na XII-XIII wiek. Ten rękopis składa się z fragmentów kilku traktatów medycznych oraz fragmentów digestów Justyniana. I w przypadku tego rękopisu trudność była podwójna. Należało przede wszystkim ustalić, które fragmenty pochodzą z którego dzieła, a następnie określić kolejność w obrębie poszczególnych tekstów. W przypadku mniejszych fragmentów, gdzie tekstów było niewiele i trudno było wywnioskować, z jakiego tekstu dany odczytany najczęściej wyraz pochodzi, konieczne było więc przeanalizowanie kilku edycji. I tak jak i poprzednio, tutaj kolejność zdjęć nie mogła sugerować porządku fragmentów. Fragmenty ze strony recto, po lewej stronie slajdu, po pierwsze nie sąsiadują ze sobą, po drugie należące do jednej strony zostały nazwane A, A, B. I z tego samego rękopisu i tekstu, to jest fragment traktatu Scypiona Afrykańczyka, pochodzą dwa kolejne fragmenty stanowiące pierwotnie część jednej strony. Tutaj do idealnego złożenia tych dwóch kawałków brakuje niewielkiego fragmentu obejmującego zaledwie kilka liter. W 15 latach benedyktyńskich prac nad układaniem rękopisów i nad identyfikowaniem rękopisów z Chartres mogliśmy wreszcie zacząć badać ich zawartość. I
Ostatnio nasza uwaga została skierowana na historię bibliotek w Chartres. Nasza wieloletnia współpracowniczka Weronika Drescher z Fragmentarium we Fryburgu właśnie ukończyła i obroniła niedawno pracę doktorską na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii na temat biblioteki Saint-Père-en-Vallée, opactwa benedyktyńskiego w Chartres. Ja w znacznie wolniejszym tempie pracuję obecnie nad historią biblioteki kapituły katedralnej. I wspólnie z Weroniką rozpoczęłyśmy publikację elektronicznych wydań z anotacjami XML wszystkich zachowanych inwentarzy z Chartres. Jeden z tych inwentarzy właśnie przygotowała do edycji, do publikacji Iwona. Nasza praca obejmuje badanie obiegu rękopisów i tekstów z Chartres w okresie średniowiecznym i nowożytnym oraz poszukiwanie rękopisów, które opuściły Chartres na długo przed pożarem. W tej drugiej części referatu chciałabym Państwu pokazać, w jaki sposób prace nad identyfikacją i rekonstrukcją rękopisów oraz moja praca nad rekonstrukcją biblioteki i kapituły katedralnej mogą się wzajemnie uzupełniać. W 1180 roku zmarł Jan Salisbury, słynny intelektualista, a od 1176 roku biskup Chartres. I zapisał w swoim testamencie katedrze pokaźny zbiór książek. Nekrolog kapituły wymienia 35 tytułów oraz Biblię. Rękopis Lactantiusza Jana Salisbury został odnaleziony w Oksfordzie jakieś 20 lat temu, a niedawno Patrycja Stirneman zidentyfikowała osobisty egzemplarz Polikratyka Jana w Soissons. Wskazała również na trzy inne rękopisy, jako na, które zaznaczyłam tutaj na czarno, które być może również były przedmiotem owego zapisu. Przygotowując nową edycję listu, zaproponowałam identyfikację dwóch kolejnych rękopisów. Rękopisu 164 zawierającego komentarze do ksiąg Ezechiela i Daniela z XII wieku. Rękopis prawdopodobnie angielski, który zawiera, wydaje mi się, własnoręczne anotacje Jana Salisbury, ale to odkrycie muszę jeszcze potwierdzić i porównać ten rękopis z rękopisem w Londynie. Oraz rękopis, który zawierał komentarz do psalmów, znany jako Breviarium Minor in Psalmos, i który to rękopis niegdyś zawierał rubrykę, która niemal w identyczny sposób określa ten rękopis jako księgę, którą nazywamy Minus Breviarium Sancti Hieronimi. Prawie identyczny tytuł zawiera lista Jana. Na liście znajdował się jeszcze jeden enigmatyczny, niezidentyfikowany do tej pory tekst, historię Jana z Tours. Rękopis ten jeszcze pod koniec XVI wieku znajdował się w bibliotece kapitulnej, ponieważ jego tytuł, Historia Magistri Joanni Turonensis, widnieje w pierwszym zachowanym spisie rękopisów należących do kanoników katedralnych. W kolejnych XVII i XVIII wiecznych katalogów katedry tego tytułu nie ma. XVI-wieczny inwentarz, który tu Państwu pokazuję, zachował się wśród zbiorów archiwalnych braci Dupuy. Obecnie te zbiory znajdują się w Bibliothèque Nationale w Paryżu. W kopii ręki Augustyna Dupuy, który był kanonikiem Chartres i jednocześnie synem słynnego kolekcjonera książek i rękopisów Claude'a Dupuy. Spędziłam 4 długie lata na badaniu i edycji tej listy i udało mi się znaleźć 6 rękopisów zabranych z biblioteki kapituły i włączonych kolejno przez Claude'a i jego synów do ich rodzinnej kolekcji.
Byłam przez bardzo długi czas pewna, że rękopis Jana Stur również zaginął w podobnych okolicznościach. Rękopis ten był bardzo trudny do zidentyfikowania i odnalezienia, ponieważ jego tekst nigdy nie został zidentyfikowany, a jedynym śladem po jego istnieniu były właśnie dwa źródła z Chartres. Owa lista, którą Państwu pokazuję, i zapis w nekrologu Jana Salisbury. Autor tekstu, Jan Stur, jest wspomniany w zbiorze Questiones, które tradycyjnie przypisywano Odo Soissons, ale później przypisano Piotrowi Comestorowi. Według tych Questiones Jan Stur był uczniem Anselma z Lyon oraz nauczycielem piszącego Questiones, czyli Piotra Comestora. Prawdopodobnie nauczał albo w Troyes, rodzinnym mieście Comestora, albo w Paryżu. Patrycja Stirneman, badając bibliotekę Jana Salisbury, spekulowała, że Jan Stur mógł napisać jakieś dzieło historyczne, być może historię biblijną, zapowiadającą dzieło Comestora, Historia Scholastica. Na liście Dupuy rzeczywiście historia została umieszczona wśród komentarzy biblijnych. Ta XVI-wieczna lista cytuje rękopisy zgodnie z porządkiem tematycznym rękopisów umieszczonych na 16 pulpitach w Bibliotece Kapitulnej, która została wzniesiona na początku XV wieku. Podczas długiego lockdownu w 2020 roku, tego pierwszego, podjęłam systematyczną weryfikację całej naszej dokumentacji fotograficznej. Kiedy otworzyłam folder ze zdjęciami z rękopisu 169, przypomniała mi się niezwykle trafna sugestia Patrycji. I od razu zajrzałam do katalogu, katalogu z 1890 roku, który opisuje zawartość tego rękopisu jako abrégé de la Bible ou analyse de l'histoire, czyli skróconą Biblię oraz lub analizę ksiąg historycznych. Katalog podaje również bardzo wymowną subskrypcję. Explicit Liber Historiarum. Wbrew temu, co twierdzi katalog, rękopis nie jest jednak XIII-wieczny, lecz XII-wieczny i został skopiowany przez kopistę angielskiego. Został on następnie zszyty wraz z niekompletną kopią skróconego speculum historiale z XIV wieku. Jego zawartość, data pochodzenia i kontekst powstania, jak za chwilę zobaczymy, wydają się wskazywać na własność Jana Salisbury. Opis katalogu z 1890 roku pozwala na wstępną rekonstrukcję zawartości rękopisu. Po Liber Historiarum, czyli temu streszczeniu ksiąg historycznych Biblii, następuje seria biblijnych patriarchów, sędziów, królów Izraela, ale również królów Francji, książąt Normandii i cesarzy, kończy się na Ludwiku VII i na Fryderyku I jako cesarzu. I która to lista jest fragmentem z kroniki Hugonot Świętego Wiktora. Rozpoczyna się tym bardzo charakterystycznym diagramem dni stworzenia. Następnie mamy kolekcję wstępów do Biblii, introitus, oraz nieznany do tej pory introitus do dekretu Gracjana. Następnie znajduje się fragment sumy dekretorum przypisywanej bezpośredniemu uczniowi Gracjana Pałka Palei oraz kilka distinctiones, które Stefan Kutner nazwał distinctiones carnotenses, ponieważ znajdowały się one tylko w tym rękopisie i Kutner je częściowo wydał i opisał jeszcze przed II wojną światową. Rękopis zachował się niemal w całości, ale w bardzo złym stanie.
Karty są fragmentaryczne, część kart jest bardzo wymyta, w związku z czym tekst jest bardzo źle widoczny. Szczęśliwie na niektórych kartach zachowały się elementy foliacji, które pozwoliły mi ułożyć je częściowo po kolei. Przy rekonstrukcji tego rękopisu posługiwałam się przede wszystkim Biblią, trochę historia scholastyka również. I udało mi się ten rękopis złożyć. Nic tak naprawdę nie ułatwia poznania tekstu w rękopisie, jak porządkowanie jego fragmentów. Szybko się zorientowałam, że tekst w rękopisie nie był tylko skrótem Biblii, ale podobnie jak historia scholastyka Piotra Komestora, zawierał również w glosie i w samym tekście cytaty z biblijnej Glosa Ordinaria oraz fragmenty wcześniejszych komentarzy biblijnych. Co ciekawe, rozdział poświęcony Księdze Kapłańskiej został w całości zastąpiony obszernymi wypisami z komentarza Hugona od świętego Wiktora, umieszczonymi zarówno w kolumnie tekstu, jak i na marginesach. Na marginesach, obok tradycyjnych glos biblijnych pochodzących z Glosa Ordinaria, udało mi się również zidentyfikować niezwykle rzadki komentarz Andrzeja od świętego Wiktora do Księgi Wyjścia. Zarówno Liber Historiarum, jak i cała kolekcja tekstów w rękopisie 169 mają więc bardzo silny wiktoryński charakter. Od czasów pionierskich badań Barrell-Smalley wiemy, że nauczanie Hugona, że program nauczania Hugona od świętego Wiktora wyjaśniony w jego didaskalikon z jego naciskiem na historię, czyli na dosłowną egzegezę Biblii, miał wpływ na powstanie historia scholastyka Komestora. Wydaje się więc, że Liber Historiarum Jana Stur, jeżeli jest to ten tekst, można umieścić w tym samym nurcie intelektualnym wiktoryńskiej teologii historycznej. Oba dzieła zawierają również bardzo podobny wybór ksiąg biblijnych, który rozszerza wybór najważniejszych ksiąg proponowanych dla nauczania przez Hugona od świętego Wiktora. Wróćmy jednak do Jana Salisbury. Jego rękopis zawiera bardzo spójną kolekcję tekstów, których główną materią jest Biblia w swej warstwie historycznej. Nawet korelacja między Biblią a prawem kanonicznym dotyczy przede wszystkim biblijnych paradygmatów. Pierwsza część Summy Pauca Palei poświęcona jest 101 dystynkcjom. Jest ona szczególnie bogata właśnie w materiał biblijny. Podobnie pierwsza z tych dystynkcjones Carnotensis, również jak zauważył Stefan Kuttner, proponuje dyskusję zgodności pomiędzy prawem do samoobrony a Ewangelii. Introitus Decretorum jest umieszczony pomiędzy prologami do ksiąg biblijnych jako dodatek do Liber Historiarum. Wciąż nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy Jan Stur był autorem tylko Liber Historiarum, która następnie została rozbudowana wiktoryńskimi interpolacjami, by w końcu przekształcić się w biblijne florilegium, czy też był autorem całości. Z drugiej strony zastanawiam się, jaki mógł być udział Jana Salisbury w nadaniu ostatecznego kształtu tej kolekcji. W takim bardzo inspirującym artykule Julie Barrault udowodniła, czy pokazała, że okres, który rozpoczyna się wraz z wygnaniem Jana Salisbury, który wraz z Becketem musiał opuścić Wielką Anglię w 1163 roku, że ten okres w jego twórczości, w jego pismach charakteryzuje się bardzo częstym stosowaniem argumentacji biblijnej, zwłaszcza z wykorzystaniem Biblii w argumentacji prawnej na rzecz sprawy Tomasza Becketa. Kulminacją tego biblijnego zwrotu w twórczości Jana jest bardzo symboliczne wezwanie do powrotu do Pisma Świętego w prawie kanonicznym
które wygłosił na Soborze Laterańskim w 1179 roku. I rzeczywiście ten rękopis może być bardzo precyzyjnie datowany na ten okres. Jak już wspomniałam, rękopis jest pochodzenia angielskiego. Możemy zobaczyć na przykład takie pewne cechy, jak chociażby A na początku słów, które jest nieco wyższe ponad litery sąsiadujące. To pismo jest bardzo proste, dominujące są laski pionowe, na przykład D proste, które jest bardzo charakterystyczne dla pism angielskich. Ale przede wszystkim charakterystyczne są inicjały, które zdobiły ten rękopis. Patrycja Stiefneman zwróciła moją uwagę na motyw tak zwanego żabiego skrzeku, czyli tego wzoru dwóch lub trzech okręgów, które czy półokręgów, które komponują się wokół punktu, które są bardzo charakterystyczne dla rękopisów produkowanych w opactwie St. Albans na północ od Londynu. I tutaj Państwu pokazuję kilka przykładów inicjałów właśnie z rękopisów iluminowanych w opactwie St. Albans. Ten styl rozpoczyna się mniej więcej w latach 1140-60, ale trwa tak naprawdę dłużej, aż do lat 80. I zdobi rękopisy, które powstały za czasów opata Szymona z St. Albans, który znany jest przede wszystkim jako ten, który odnowił skryptorium opactwa. Kilka dodatkowych cech pokazuje, że rękopis ten został skopiowany właśnie w tej późnej fazie. Liniowanie jest wykonane sztyftem ołowianym, nie ma już ekaudatu ani ampersantu, który jest zawsze zastąpiony skrótem tyrońskim. W St. Albans bardzo długo ampersant funkcjonuje, ale pod sam koniec XII wieku, czy po prostu ostatnie 20 lat, on zaczyna zanikać. I znalazłam dość podobną rękę kopisty z St. Albans w rękopisie w Cambridge. Nie jest to ten sam kopista, ale jest to ktoś bardzo, bardzo podobny. Jan Salisbury wrócił do Anglii wraz z Becketem w 1170 roku i pozostał tam aż do swojej nominacji na biskupa w Chartres w 1176 roku. Wydaje się, że w tym czasie utrzymywał bardzo bliskie kontakty z opatem Szymonem z St. Albans, który był jednym ze sprzymierzeńców i przyjaciół Tomasza Becketa. Dzielił on z nim obowiązki sądownicze, a Szymon podarował bibliotece opactwa egzemplarz dzieł Jana z jego autorskimi anotacjami, który znajduje się obecnie w British Library. Jan mógł korzystać ze skryptorium w St. Albans, tak jak wcześniej korzystał ze skryptorium w Canterbury, gdzie w latach 60. XII wieku skopiowano dla niego jego własny egzemplarz Polikratyka, który później przekazał bibliotece w Chartres. Należy dodać, że St. Albans pod rządami Szymona utrzymywało bardzo bliskie stosunki z opactwem świętego Wiktora w Paryżu. Znana jest korespondencja Szymona z Ryszardem od świętego Wiktora dotycząca zamówienia dzieł Wiktora, Hugona od świętego Wiktora. Być może więc Liber Historiarum, interpolowane lub nie, dotarło właśnie tą drogą do St. Albans. Ale dlaczego w rękopisie z Chartres nie zachował się ani tytuł, znaczy tytuł się zachował, ale nie zachowała się żadna wzmianka dotycząca autora tekstu, ani żaden zapis dotyczący własności Jana Salisbury. Badania nad historią biblioteki kapitulnej Chartres mogą przynieść kilka możliwych odpowiedzi. Jeszcze pod koniec XVI wieku rękopis znajdował się w bibliotece jako samodzielny tom pod tytułem Historia Magistri Joanni Turonensis. W drugiej połowie XVII wieku, prawdopodobnie w latach 70. po kompleksowej modernizacji budynku, nastąpiła również reorganizacja zbioru. Tutaj Państwu pokazuję właściwie jedyny archiwalny wizerunek biblioteki w
przed rekonstrukcją. Następnie plan według André Felibien katedry pokazuje nam już przestrzeń biblioteki przebudowaną. Dodana jest ściana, która tworzy korytarz do latry i zamknięte jest to okno wschodnie, czyli wszystkie te zmiany miały na celu zwiększenie powierzchni ścian w celu umieszczenia tam szaf z książkami. Te szafy zastąpiły dawne pulpity i ich łańcuchy. Cztery szafy, tylko cztery, były przeznaczone na rękopisy. W tym czasie również nie tylko nastąpiła reorganizacja przestrzeni biblioteki, ale również zmianom uległy same rękopisy. Część tych woluminów, które miały mniej kart, zszyto razem z innymi. Powstało bardzo wiele takich rękopisów kompozytowych, nie wiem, czy to jest dobre słowo po polsku, w każdym razie złożonych z kilku woluminów. To sugeruje nam porównanie tej listy XVI-wiecznej z dwoma katalogami z XVII wieku. Rękopisy wtedy otrzymały pergaminowe oprawy. Katalog z 1890 roku również wspomina, że nasz rękopis 169 również posiadał taką oprawę pergaminową. Opis tego rękopisu w jednym z XVII-wiecznych katalogów jest bardzo, bardzo szczegółowy. Jak Państwo widzicie, wymienia wszystkie elementy jego zawartości, ową historię starotestamentową, nawet wspomina kronikę w tych tablicach, czyli ten fragmenty kronikon Hugonot Świętego Wiktora oraz nawet te introitusy i wreszcie element ostatni rękopis XIV-wieczny Wincentego z Beauvais, czy fragmenty Speculum Wincentego z Beauvais. Prawdopodobnie informacje dotyczące czy tytuł rękopisu, który znajdował się w liście z XVI wieku, zniknął wraz z kartą ochronną lub dawną oprawą. Kilka innych rękopisów również pozwala nam myśleć, że czy wierzyć w to, że te karty ochronne zawierały tytuły. Wiadomo, że tytuł na karcie ochronnej ciągle się znajduje, czyli na razie to mamy tylko niestety ilustrację, ale De Arte Medica Aleksandra Strales posiadało taki tytuł oraz Heptateukon Teodoryka z Chartres. Przynajmniej jeszcze jeden autor tekstu, rzadki autor tekstu w rękopisie z Chartres, Petrus Turizanus, zniknął z katalogów XVII-XVIII wiecznych, a był w liście z XVI wieku, co również pozwala nam wierzyć w to, że dodatkowe informacje znajdowały się na tego typu elementach kodykologicznych. Z pewnością nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa na temat egzemplarza Liber Historiarum i jego autora Jana Stur. Po uporządkowaniu kart rękopis powinien zostać ponownie sfotografowany w świetle UV w celu odtworzenia tekstu, które umożliwi jego głębszą analizę. Przypadek rękopisu Jana Salisbury, choć wyjątkowy, nie jest jednak jedyny w swoim rodzaju. Pokazuje on, że bardziej dogłębne badania nad spalonymi rękopisami są wciąż możliwe, i że w Chartres nie wszystko zostało bezpowrotnie utracone. Dziękuję bardzo.